Witam serdecznie w serii Kaczoreczek kosi w sieci. Ano kosi. Partie zaległe mamy. 3 lata mamy partię. Będziemy nadrabiać. I tutaj jest przykład na to, że lepiej zagrać w pierwszym ruchu skoczek F3. Zdarza się przeciwnik dwie partie. Tak się zdarzył. Tak się zdarzył dwie partie i tak grał. Trzeba go zbić. No i obronić. I co on tu wykombinuje? A niech on kombinuje, co chce. I pytanie, bronić tego piana, czy nie? Można dostać szachutka. Kto by chciał dostać szachutka, rękę w górę? Myślę, że nie bardzo. To gramy proste, koń C3. No wziął. No i teraz trzeba rozwinąć figury normalnie. Nie komentujemy tego ruchu, bo go nie rozumiemy. Uciekamy królem z linii E, gońcem nie mamy gdzie. Zresztą goniec staje technicznie. Względem konika, co to znaczy technicznie, że odbiera mu 4 pola. Kontroluje połowę pól, na które konik może pójść, a wszystkie, na które może pójść do przodu. D6. I w długo. No to oczywiście nie skoczek D4 na mijankę. W długo. Przeciwnik zrobił dwa drobne błędy, powiedzmy, nie ma powodu, żeby z nim wygrywać. Tu w tej pozycji grywano różnie. Skoczek F6. Skoczek BF3. Szaleńcy grali F6. No różnie. Ten zagrał skoczkiem na H6. I teraz pytanie. Trzepnąć go czy nie? Jak go trzepniemy, będzie miał rozbite piony. On chce przejść na G4. To póki co nie puszczamy go profilaktycznie na G4. Już walka nie będzie trwała długa. G6. No. Teraz robimy mijankę i zagramy F4. Ten nie pójdzie na G4. Ale zanim zrobimy mijankę, wyjdziemy gońcem. I tu przeciwnik powinien wycofać się na z góry upatrzoną pozycję i by jeszcze dychał. Ale przeciwnik lubi grać aktywnie. Wszyscy przeciwnicy lubią grać aktywnie. F5. Mamy przewagę w rozwoju. Czarny król jest centrum. Hetman na linii E. Te figury nie grają. A ta stoi kiepskawo, praktycznie też nie gra. Jeden skoczek w centrum wiosny nie czyni. Więc łączymy wieżę. Napadamy na konisia. Zauważył. F4, wyganiamy konisia, ale zaraz wieża przyjdzie na E. Otwieramy pozycję. Teraz jak przeciwnik zagra tu, zrobimy poprawkę. Odejdzie. Szczelimy. Poprawimy i podziękowanie. Także widzimy, żeby wygrywać dużo nie trzeba. Ale przeciwnik czujny jest. Czujny jest i gra goniec D4. My też gramy goniec D4. Tu widzimy, że goniec strzela na G7 na mata, strzela w pozycję roszady, strzela też tu. O taki przyjemny goniec, roszada. I proszę, kombinujemy jak sieciowy kaczoreczek, czas start. Czas mu się minął i cóż on tu zagrał? No pociągnął wieżyczkę. Trzeba wskazać. Są tacy, tego poszło. Wieża patrzy rentgenem na hetmana. I gdzie ten hetman ma odejść? No poszedł ostro do ataku na H4.
Kombinujemy jak kaczoreczek w sieci. Trzeba się spieszyć. Tego kombinowania dużo już nie będzie. Bijemy, otwieramy pozycję. Atakujemy jak kaczoreczek w sieci. Czas start. Prościzna. Goniec przenosi atak na piona. Trudno go bronić. W zasadzie królem albo hetmanem, ale jak ciężka figura broni, no to i teraz pytanie. No możemy zagrać F5, ale znowu atakujemy. Jak teraz atakujemy? No teraz atakujemy wieżą, żeby postawić ją na G3. Przeciwnik broni z nadmiarem punktu G6. Ruch białych. No, wpadamy na siódemkę. Wieża jest po to, że wpada na siódemkę. Obronił się. I teraz dużo łatwiej. Teraz, proszę bardzo, łapiemy linię E. Wyszedł gońcem. Wyjść to on se może, ale goniec, uwaga, goniec bronił tego punktu. A czy teraz broni punktu E6? Nie. Bijemy go. Bijemy go. I co teraz? Partia trwała jeszcze jedyne posunięcie. A mianowicie pan Szachuś. Król nie może iść na linię siódmą. Wszystko, co przyjdzie na linię siódmą, zasłoni konisia, którego można zbić i tak, i tak. To nie wiadomo jak lepiej. Nie pomaga też wieża, bo znowu teraz wieża nie broni. I co my tu zrobimy? Zbijemy tu. Zbijemy tu. Albo tu i mamy figurkę więcej. Czyściutka partia, chcę zwrócić uwagę na pierwszy ruch. I gdybyśmy zaczęli od skoczek F3, prawdopodobnie nie zagrałby, bo byśmy mu zbili. O. I tego piona nie odbije, a my mamy równą strukturę. Dziękuję za uwagę.